Siemanko. Witamy w naszej norce. Rozpoczynamy kolejny odcinek Shant and the Pirate's Curse. Mało co nie zostaliśmy ugryzieni, ale co tam, biegniemy dalej. Z zombie na rączkach. Muzyczka bardzo nas wspiera w szybkim bieganiu. Taki dobry beat do joggingu. Polecamy. To ojciec? Brat? Sponsor? Nekrofil? Nie idźmy tą drogą. Okej. Okay. No tak. Ale ma sześciopak. O kurde. Ciekawe, czy on się jeszcze ćwiczył za życie. O, braciszek, dobra. Dziwne, jak braciszek tak mówi. No, broni siostrzeczki. Wypada. Ciekawe, czy Bowser tak kiedykolwiek przeprosi Marianę. Tak, wszyscy jesteśmy kwadratami. I że zombie uważają coś za creepy? No, słodziak. I wiesz, co z nim zrobię? Nie, nie zrobisz. Wracasz się? Tu może coś jest. Edgar Allan! Witamy! Powróciłeś, to czego się zawsze obawiałeś. Ciekawe, czy on tam ma jakieś płytki? To są plastry? Czy on tutaj ma jakąś dodatkową pamięć? Szczepioną. Tak, mam takie USB pendrive przyczepione. Genialny, jakby był taki otwór w głowie, dzięki któremu można przyczepić pendrive'a. Już nigdy nikt by się do egzaminów nie uczył. Ale jest w golfiku, bo tam zimno. Deszcz pada. Dobrze ubrany. Golfik i płaszczyk przeciwdeszczowy. No zombie muszą dbać o zdrowie, bo się rozchorują i rozpadają. I teraz patrz na tą postać i co się dzieje pomiędzy nogami. Trochę to dziwne. Że ma konia między nogami? Nie. Nie, czemu wszyscy wykorzystują? To biedne. I co, teraz do miasta muszę iść. Po co do miasta? Gdzie? No nie wiem, jakiś sightseeing, traveling, zwiedzanie, podziwianie uroków okolicy. Bo chyba masz jakieś... Tutaj są squidy. On kłamał, tam miałeś squida, nie? Tak. No właśnie, więc co on gada, że nie ma squidów na wyspie? Ale genialnie ucieknięte. I prosto z pająka. Przed nimi chyba lepiej uciekać, niż z nimi walczyć. Za szybko się rozpanują. Tak. Spieszmy się zwalczać zombie, tak szybko przyszedł. Nie? A jak... Może tam później będziesz miał jakieś zejście w dół? Możliwe. Safe dziadek! Zepsujemy. Zawsze. Że mu tam nie zimno tak stać.
Aha. Aha. Na pewno. Ale znowu, to gdzie ta droga prowadzi? Nie ma żadnego sposobu na zdobycie tego squida. W sensie niech on się jeszcze cieszy z życia, póki może. Wciągnąć go pewnie się nie da. Nie. Nie. A propos wciągania, miałeś demona do pokonania. Tak, masz rację. Cieszę się, że cię uświadomiłem. Tu nie mogę się wrócić. Wrócić, w ogóle dostać. Wrócić na nowo. Tego się nie dostać. Co one mają głowę wypchaną saletrą? Tak. I tu znowu masz coś tak pod ziemią, czego nijak nie idzie dosięgnąć, nie? To chyba najszybciej będzie spaść. Nie, to nie tutaj było, nie? Tu nie byłem. A no tak, bo tam ścianę rozwaliłeś włosami, spoko. Nie przeginaj, serduszka lecą. Całkiem profesjonalnie ci idzie ta szarża. Byłeś tu. Po co wypływasz tu miasta? To nie ma nic nowego, nie. Nie no, musisz żeby najpierw... te squidy wypalić. Ale potrzebujesz oleju ze squida, a ta babka daje ci po prostu jakieś upgrade ze squidy. Czyli co? Masz jakiś pomysł? Ja powiem ci szczerze, że się lekko włączyłem i nie wiem, co zrobić. Proponuję pójść do tego demona, pokonać go i wejść do miejsc, gdzie nie mogłeś, kiedy biegłeś z zombiakiem na rękę. Czyli wracamy się. Wracamy się, co tam. Dobra. Nadmiar ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodził. Chyba. Tylko uważaj na życie. Co one krzyczą? Hell? Czy help? Jakie walniesz? One pomocy potrzebują. Źle je traktujesz. No Shanty to zła kobieta była. I tam poszedłeś tak jak wskazywała ta, bo się wspinasz z powrotem. Czyli idę na górę, czyli idę na prawo. Tak. Jest gość, no to się... Spróbuj tam dalej pójść. Nie idzie. O kurde, bo cię z nim przeteleportowało tutaj. Tak. Czyli muszę squida zabić, żeby mieć olej, tak? No nie wiem, może da się inaczej pozyskać olej ze squida niż ze squida. Gdzie wylądowałeś? A, na tym. Myślałem, że jakieś tajemne przejście. Może zjedz jakieś mięcho, co? Właśnie, nie mam. Chociaż coś... Masz, zdobyłeś. A, jedno. Ja! Cię nie mogę. No te duchy są straszne. O! Lobster. Takie wykwintne danie. Czekaj, tylko teraz się wracasz do miejsca, gdzie nie mogłeś dalej pójść.
mam wrażenie. Tylko tam był ten script. Którego nie... Zobacz, tutaj spróbuj dotrzeć na dół. Chyba, że potrzebujesz jakiś itemek, który potem zdobywasz. No. Tak jak było z pistoletem na poprzedniej. Dobra, na szybko przelecę jeszcze. Tu nie można. Nie. Ty ją krzywdzisz. No, schylanie się do Squida nic nie da. Nie, czyli trzeba chyba do miasta wracać. Ach, miałeś rację. Dobra, to teraz na szybkiego wracaj. Metodą składania. Wow, też to niemal speedrun. Uciekaj przed duchem. No, czyli że do miasta. Miałeś rację. Przepraszam. Nie szkodzi. Tylko, że pytanie, co w mieście? W takim razie. W re-remont. No tu jest babka od torturowania squidów, ale... A, czterech potrzebuje, no tak. Przecież. Ale zobacz, ona ci oleju nie da. Ona ci życie tak tylko zwiększa. O, tu się wylecz. Dobrze, że tu trafiłeś. A zobacz tam, gdzie idziesz teraz do swojego dziadka. Cofnij się na te poprzednie drzwi. Może to sprzedają. Może. Przypadkiem... O, czekaj, bo ten chce z tobą pogadać. O co chodzi? Ojej. Ale teleport. A no tak, oczywiście. Człowiek bez nosa jej grozi. Czekaj, ty jesteś w zamku, czyli tam daleko za bagnami, nie? No tak. I czekaj, to był ten wielki squid, nie? Boss z poprzedniej części. Weź może do niego zagadaj. No właśnie do niego idę. Hej, wyciśniesz coś z siebie? Dasz nam trochę swojego oleju.
To jest jakie biedne z jednym ząbkiem. Wakacje. Czekaj, to ten stary gość, co tam był, on zgubił chyba ten swój... Pamiętasz? Tak, przewodnik był, tak. Tu. A tu nie było przypadkiem czegoś, gdzie nie mogliśmy dojść, bo nie mamy pistoletu? Było i tutaj kręciliśmy się potwornie. No to dobra. Znaczy, no teraz mamy pistolet, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. Tak. Jakie to proste teraz się wydaje, nie? Tak. Ciekawe, czy tamten dzban też możesz zdobyć za pomocą pistoletu. Albo tam przejść. Nie, tam się przechodzi. Nie, tam się normalnie przechodziło. A. Ale co, klejnotami gardzisz? Ale nie ma to jak dobry leśny dzban. Koneserzy wiedzą, o co chodzi. A nie, koneserzy mogą się tylko domyślać. Cześć, pozdrawiam. Tak! Tak. Tu. No to chwila. Jemu to wypadło i nagle się zamknęło w skrzynce? Ktoś tam chyba kombinuje w tych ściekach. Ktoś tu ściemnia. Aha, to on tam zamknął. Okej. Co tam Johnny Bravo robi? Ojej, jaki wkurzony. Wygląda jak te małe squidziki. Aha. Wycisnął coś z siebie, ale to jest Afkwart. Spójrzmy na te zasłony milczenia. Niefortunne określenie. Choć zasłony bywają fortunne. Dobrze, nie kontynuujemy. No to wracamy do połu. Do połu. Edgara, Alana. Jednozębnego, z zębem wzrośniętym w skórę. Z wyjściem i USB na czole. Ale skrót! Ryzykowny. Save dziadek! I zostawiłeś go i on tak tęsknie spoglądał na ciebie. Zły człowieku. Wow. Jolo. Jolo. A, już jesteś w mieście, to chill out. To wylecz się tylko w tym spa. Tak. No i spoko, można ruszać. Też metoda unikania wszelkich starć? To taki Rincewind trochę jesteś. I tam chyba idzie, gdzie strzałka prowadzi. Tak, zdecydowanie. O, jest nasz stary kumpel. Ale ruchy. Koromant
romantyczna scena. Szybcy i wściekli. O, urocza. A i on jest takim teleporterem. Tak. Przenoszącym się z jednej strony wyspy na drugą. Spoko. Poinformuj, że braciszek wrócił. O, jakiś brak entuzjazmu. No to teraz idź tam, gdzie biegłeś z nią. Tak. Na rękach. Może tam coś na ciebie czeka. Nie. A tutaj coś jest. Pyknij. Tak. Tak. Cudownie. Wchodzimy! To miejsce zaprasza. Tak, zachęca, zdecydowanie. O, tym razem na lewo. Spróbuj strzelić. I... Ale możesz się tam wspiąć potem. No ja już idę. No tak. Wow. No wybuchowi, panowie. A to te małe tak wybuchają. Ale nie było chyba aż tak źle. O, save dziadek. To co, zapisujemy? No. Kończymy odcinek. Kończymy. W następnym się dowiecie, co było dalej, kto chciał zjeść ludzką głowę, jak się wydostać z wyspy, jak bardzo ważne w twoim życiu są przyjaźnie z innymi zombiakami i to podobne rzeczy. Póki co, miłego wieczorku, miłego dnia, zależy o której porze to oglądacie. Cześć! Heja!